Także proszę Państwa, już posłaliśmy schizofrenię Janka, żeby odprowadził Bernadetę. Także schizofrenia już poszła. Jedna odprowadziła schizofrenię drugą. No bo to wiecie Państwo, ile ludzi jest takich, którzy potrzebują pomocy, ile jest ludzi takich, którzy potrzebują opieki, proszę Państwa. Pomieszało im się wszystkim w głowach. I po prostu Państwo zobaczą, godzina już pierwsza w nocy i dziewczyna sama jeździ ze Znicza. To jest z Pragi południe, z Pragi do Pragi, no bo Praga w Warszawie jest wielka. No już poszedł. Jaśko odprowadził tę Bernadetę. Ja mówię, już idźcie, no bo przecież znowu będzie źle, znowu będzie za późno. A nocne jeżdżą, proszę Państwa, tutaj w Warszawie co pół godziny. Także tutaj, proszę Państwa, na Saskiej Kępie to mieliśmy takie krzyki, że ile tu trzech, pięciu szło takich młodych, to się bili, włosy sobie z głowy wyrywali. Także, że wyznawcy papieża, Matki Boskiej, Ostrobramskiej, Częstochowskiej, Rzymskiej, Łacińskiej, aby nie Krymskiej, no bo zresztą Warszawa z tego słynie, że tutaj 95% to są wyznawcy papieża, katolicy po prostu nienawidzą się. No to z wiadomego powodu, że to do stołu, jeżeli za dużo jest osób, za duże są kolejki, czy jeżeli proceder robią, mają, żebrzą, no to jeżeli tych żebraków jest za dużo, to też jest źle, no to włosy sobie z głowy rwą, proszę Państwa. A muzyka leci, byle jaka, z radia Tok FM. Kiedyś, proszę Państwa, w radiu Tok FM z Czerski 8 na 10, stąd z Warszawy, Żydzi puszczali taką fajną muzykę, proszę Państwa, żydowską. No zawsze o godzinie 17 przez kilka godzin leciała muzyka nie żydowska, tylko arabska. Chcę powiedzieć, że to była muzyka arabska. I to było bardzo przyjemne posłuchać sobie. Natomiast teraz jak takie byle co leci, nie wiadomo kto, nie wiadomo co, no bo to te przeboje są niezapowiadane. No nie każdy się też orientuje. Ale muzyka jest fatalna, bo muzyka powinna bawić, rozluźniać, proszę Państwa, jak w USA, jak w Ameryce, a to ani te amerykańskie piosenki, jakieś takie żydowskie płaczki jakby śpiewały. Także proszę Państwa, no dzisiaj już mamy kolejny dzień, nie 5 września 2014 roku, tylko mamy 6 już września 2014 roku i do nas przychodzi ta Bernadeta, który się raz z kolei męczy, nas męczy, ten Janek zaczął głupoty jej wygadywać, jak to, wiecie Państwo, człowiek się rozkleja, jak jest głupi jeden i głupi drugi. Ja mówię, że wy jako ci słudzy diabła, no bo tak, Bernadeta przychodzi po to, żeby ten Janek Witek jej tam powróżył z kart. No a on udaje, że on nie wróży, albo że może rzadko wróży, albo że może co jakiś czas wróży. Także wiecie Państwo, no to są takie głupie sytuacje, że i tak wiadomo, że katolicy, którzy chodzą na msze, to przede wszystkim na tych mszach śpią. Te msze ich nie interesują, Biblii tam nie ma, wiadomości żadnych nie ma. Wiedza denna, poziom denny, proszę Państwa, mniej niż zero. I wszystko im się w głowach pomieszają. Nie ma logiki, a o ile ktoś jest chory psychicznie, tak jak i ten Roger i ten Jaśko, bo to przecież, no ten Jaśko to ma schizofrenię. Dzisiaj też w Galerii Łowicka ten Szymon, który mieszkał u takiego młodego, takiego ładny taki chłopak, ale widać po nim taki grubawy, chociaż nie jest gruby, bo jest przecież szczupły, widać po nim, że ma schizofrenię i tak chodzi jako ten posąg, proszę Państwa. Człowiek, któremu przecież trzeba pomóc ewentualnie. Tutaj mamy Saską Kępę, Państwo zobaczą te światła ogromne, to po prostu nas tu zaślepia, bo tu ciemno, a tu za jasno. Także widzicie Państwo, jak Państwo nie włączycie Radia Maryja swojego, bo tu Warszawa jest katolicka.
jak Państwo nie włączycie swojego Radia Maryja, no bo tutaj Warszawa jest katolicka, no to sobie pewnych myśli nie uporządkujecie w głowach, no bo w sumie katolicy tak, nie mogą wróżyć, nie powinni wróżyć, no bo przecież wszyscy o tym wiemy, ale jednak to robią. Nie powinni też niby, wiecie Państwo, zabijać, a zabijają. Nie powinni kraść, a kradną. I to czasem wtedy, kiedy nie potrzeba. I to, że to jest takie głupie, to męczące jest strasznie. Także pozdrawiamy Państwa dzisiaj, proszę Państwa, przy szóstym już września 2014 roku. Także marzenie, proszę Państwa, o blondynkach niemieckich, czy o elektronice amerykańskiej, to jest jako marzenie ściętej głowy tutaj w katolickiej Polsce, a na Mazowszu, a jesteśmy w Warszawie, proszę Państwa, katolickiej, gdzie jeszcze ci, którzy są młodsi, to nie przeżyli czasów wojennych, no my też nie przeżyliśmy w sumie czasów wojennych, ale wiecie Państwo, no, w Polsce to przydałaby się jakaś taka lekcja, jakieś takie doświadczenie. No, teraz jest już za 2-3 jakoś tak. Pierwsza u nas, ten zegarek się spóźnia. Także, proszę Państwa, przydałaby się jakaś lekcja pokory, bo tych ciepłoduchów, tych lekkoduchów jest pełno. No, ten Janek Witek to jest w ogóle niespełna rozumu, to po pierwsze. Jest psychicznie chory, ma schizofrenię i tak na zasadzie snu, na zasadzie letargu, marzenia, wygaduje głupoty. No i ta, proszę Państwa, on jako ta wiedźma, to więc ta Bernadetta jako król Saul, to co w czasach starożytnych tak było, przychodzi do nas, proszę Państwa, ten król Saul do tej wiedźmy, do wróżki, do której też nie powinien był pójść, no bo tak samo jak i katolicy nie powinni wróżyć z kart, tak i kiedyś Żydzi nie powinni wróżyć z kart, o żadnych duchach nie powinni byli mówić, no bo gdy zaczęli mówić, tak jak poganie mówili, gdy zaczęli myśleć i postępować jak poganie myśleli, postępowali, no to po prostu weszła też ta tradycja duszy nieśmiertelnej, a przecież u pierwszych chrześcijan z pierwszego wieku to nie było żadnej duszy nieśmiertelnej, tylko człowiek był wielkim intelektem, człowiek sam był wielką duchowością, a to zostało wyrzucone precz i tylko takie pocieszanie jest, a bo tam gdzieś jest dusza nieśmiertelna, a bo tam gdzieś jest coś, a bo tam to dopiero po śmierci. Czyli, że na świecie zbożny pobyt, a po żywocie rajski przebyt. Czyli, że to jest domena parafian. Ja mówię do Janka, że ty jako ten parafianin i Bernadetta jako ta parafianka. Czyli ciemni, zacofani, przesadni, przesądni. I dlatego jesteście tymi sługami diabła. Czyli diabłu łatwiej rządzić, manipulować, bo ten diabeł jest takim tym Niemcem, który rozkazuje, który rządzi. Bo tutaj ten Janek Witek tłumaczy Bernadecie, słuchaj, ty Bernadetto, ty jesteś Niemką, czyli że masz tę krew taką niemiecką, a może nawet na 5%. Ja mówię, no to tak jak Italitka ma na 5% żydowską krew. Także, proszę Państwa, kuma mówi do kumy i sprzyja kumie, a im wszystkim i tak jest prostym zewsząd nędza, kiedy czas przyjdzie na ich katolickiego księdza, kiedy chodząc snopki przewraca, a co tłuszczej kopy maca, wnet masze urzędnika z niego, choć tobie nie trzeba tego, natknie dźwierzkę kopie wrogu, nie mnie to dasz, synku Bogu, potem bierze po kolędzie, w każdym kącie dzwonić będzie i na ołtarzu pisze iluminare, a ty chłopku dare, dare. Czyli takie historie, proszę Państwa, opowiadamy dzisiaj z 5 na 6 września 2014 roku, gdy Polaczkom, tutaj mamy Warszawę, w samym centrum Polska, marzy się Szwecja, proszę Państwa, tym dupkom. To co ja, Langstrungowa, mogę powiedzieć tym dupkom durnym, zacofanym, no bo parafianin to jest przesadny, przesądny, zabobonny, także ci Polacy powinni wtórnie się dokształcać. No, że są ciemni, że są zacofani, że są przesadni, zabobonni i w imiona, w cyfry wierzą. Przecież to wszystko, to się tak już pozmieniało. No ale wiecie Państwo.
Ciemnota jest ciemnotą i pomimo, że już XXI wiek mamy, prawda? No, ale zapraszamy do Świadków Jehowy, to może jakoś wam do rozsądku, intelektu przemówią, tym ciemnym wam, tym zacofanym wam, tym przesądnym wam, tym przesadnym, zabobonnym, no głupim w każdym calu. Także pozdrawiamy państwa serdecznie. I dzisiaj rzeczywiście już pierwsza godzina w nocy, czyli 6 września 2014 roku. Na Ukrainie wojna. Niby tam, że się dogadali, proszę państwa, na Ukrainie. Ale ile ludzi zginęło, proszę państwa, w tak bardzo głupi sposób, że autorytaryzm, brak dogadania się, chęć panowania człowieka nad człowiekiem. Także proszę państwa, wojny są, były i będą. Przecież te największe, pierwsza i druga wojny światowe w łonie chrześcijaństwa wybuchły tutaj właśnie w Europie. I dlatego Nirmala Devi, jak leciała nad Europą, nad Polską, powiedziała, że wyczuwa złe wibracje. No wibracje wynikają z tej głupoty Janka Witka, z tej głupoty Bernadety, bo niby ona, dlaczego jako ten król Saul przyszła do Janka Witka, jako do wiedźmy w starożytnym Izraelu, takiej, która tam była, żeby temu królowi Saulowi, czyli że tej Bernadecie powróżyć. No, co ją czeka? Przecież wiadomo, że król Saul nie czynił tego, co się podoba Jahwe, co się podoba Jehowie, dlatego był przeklęty przez Boga Jahwe i jemu już, temu królowi Saulowi, było obojętne wszystko i poszedł nawet do wróżbitki, do wiedźmy, żeby się radzić. No to właśnie, że tą wiedźmą okazał się ten Jan Witek. On tutaj jest prześladowany na Saskiej. Jan Witek jako Violetta Villas, no bo jego tutaj zaczepiali młodzi, młodociani tego starego dziada, który ma 60 lat i on sam powiedział: o, Violetta, o, Violetta. I już chcieli go napaść. Ja mówię: uważaj, uważaj, no bo tutaj ciemno jest na Saskiej Kępie. Nie mają biedni Polacy, katolicy żebracy też jako to mszalny chodonej tacy, papieskiej rzymskołacińskiej, Matki Boskiej, Ostrobramskiej swej, nie mają pieniędzy na oświetlenie i jest ciemno. Ale skąd oni mają papierosy na tepety? Skąd mają pieniądze? Papierosy na tepety, czyli tak, czyli pieniądze na tepety, bo tutaj u nas Bernadeta co sekunda to kopci pety, Janek Witek też kopci pety i w tłumie gada głupoty. Tak samo jak i Biblia mówi, nie idź za tłumem w złym celu, no bo w tłumie to człowiek gada głupoty. No to czyli, że w tym tłumie Janek Witek, oto wystarczą dwie osoby, żeby to były te dziady, proszę państwa, katolickie, to wystarczą dwie osoby, od dwóch wzwyż. No i takie głupoty, a że to takie włosy, a że to takie włosy. Przecież to nie ma żadnego znaczenia. Wystarczy, żeby człowiek miał łojotok, to mu wszystkie włosy wyjdą i kolor włosów. Tutaj nie ma żadnego znaczenia, czy kształt włosów, czy krótkie one są, czy długie. Także państwo zobaczą, jaka jest ciemnota. Ona wynika z parafialności katolickiej Polski, a Polska jest parafialna. I teraz państwo zobaczą, dużo jeszcze trzeba będzie się uczyć, kształcić, żeby się pozbyć tej parafialności. Ale oczywiście, że najlepsza byłaby Biblia. Oczywiście, że najlepsze byłoby Pismo Święte. Ale to wiecie państwo, może w XXI wieku. To ci mówię, że z Woli jechaliśmy nocnym, no to Murzyn biegł z siekierą, bo tam tyle dlatego tylko, że się pokłócił. Tak.